A, i tu jest artefakt, zobaczcie. Tak się rozglądam, patrzę, kurde, gdzie ten artefakt może być, a ja stoję na nim. Halo, halo, to znowu ja z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Ascended. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku... oswajałem Tuso! Potężnego Tuso Tutotitisa. Oswoiliśmy i no prawdopodobnie wykorzystamy go do jaskini podwodnej, ale w sumie to nie jestem pewny, czy już od razu do tych podwodnych jaskiń iść, czy jeszcze się wstrzymać, bo wiecie, jeszcze się mogę porozglądać, jeszcze może znajdę lepszego, może jeszcze mi się uda to porozmnażać, wiecie o co chodzi, nie? Więc no tak czy siak raczej planuję iść do jakiejś jaskini. Pisałem komendę na zabicie dzikich linków, więc będziemy się rozglądać za ryniognatą, bo w poprzednim odcineczku nam umarła ta dzika, niestety. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcineczka, to możecie jak najbardziej obczaić sobie poprzedni odcineczek. Ja tak pokazuję, kurde, na dół, że niby w opisie jest link czy coś, ale to nie ma w opisie linku, musicie sobie sami znaleźć. Oczywiście prosiłbym was, jak możecie, zostawcie łapeczkę w górę już na wstępie, napiszcie jakiś milutki, cieplutki komentarzyk. Jest u was śnieg? O, napiszcie, czy jest u was śnieg, czy nie ma, bo cieplej się robi, więc w sumie gdzie nie gdzie może już tego śniegu nie być, nie? Chociaż wątpię, raczej wszędzie jeszcze jest śnieg, ale to wiecie co, dajcie znać. W każdym razie, słuchajcie, weźmiemy sobie dzisiaj, to tak, w pierwszej kolejności polecę zobaczyć sobie bagna, bo pisaliśmy tą komendę, zobaczymy, czy jest jakaś ryniognata, mamy feromon, więc dobrze by było się tym zająć. A oprócz tego zbierzemy sobie może 3 artefakty na megapitka. Nie? Mamy już artefakty na brudmaderkę, możemy zebrać sobie 3 artefakty na megapitka, a na koniec sobie zostawimy 3 artefakty na smoka. Tylko no nie jestem pewny, które to są jaskinie i czy przypadkiem na megapitka nie ma tych podwodnych jaskiń, o których mówiłem, ale to wiecie co, no najwyżej się przejdziemy do wodnej jaskini, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? Ja sobie odpalę mapkę i lecimy. No dobrze, w takim razie mamy Sabertufa do jaskini, wydaje mi się, że możemy iść. Wezmę sobie tylko wodę do manierki, trochę więcej kotletów, no i lecimy. Pierwsza jaskinia, do której polecimy, jest w sumie całkiem niedaleko. Przy okazji będziemy przelatywać nad bagnami, więc rozejrzę się od razu za ryniognatą, aczkolwiek no może jeszcze być za wcześnie, żeby się pojawiła, bo dopiero co przecież niedawno wpisałem komendę. No ale kto wie, może się coś pojawi akurat, nie? Może akurat coś się pojawi. Fajnie by było, jakby to była na dużym levelu rynio. No ale nie będziemy tutaj wymagać nie wiadomo czego. W sumie jakbym znalazł jakieś rynio na niskim levelu, to raczej nie ma sensu tego oswajać, bo ta rynio będzie słaba po prostu, nie? My mieliśmy po wykluciu ryniognaty na 80 levelu. Ona nie była jakaś super silna, ale była taka w miarę git, nie? Była w miarę git. Ale jakbyśmy mieli ponad 100 level na tej ryniognacie, to już by było coś prawdopodobnie. No i oczywiście, no, musielibyśmy mieć też szczęście co do statystyk, no bo wiadomo, nie wiadomo jakby się rozdały, nie? Nie wiadomo jakby się rozdały. Ja sobie szybciutko bagienko sprawdzę i tu gdzieś po lewej stronie powinna być jaskinia, zaraz sobie tam polecimy. No dobra, wejście do jaskini jest chyba tutaj. Kurde, ale wydaje mi się, że ja już tutaj w tej jaskini byłem. A może podobna jaskinia to była? No, może podobna jaskinia to była. Kurde, nie, wziąłem ten feromon. Ajajajajaj. Dobra, damy ją na neutralnego. No i w razie czego będzie się bronić. Byłem w tej jaskini? Nie, no chyba nie byłem w tej jaskini. No dobra. Kurde, i na pewno nie byłem w tej jaskini? Według mapki tutaj powinien być artefakt. I to na megapitka. Czemu mi się wydaje, że ja byłem w tej jaskini? A może nie byłem w tej jaskini? I dobra, chyba sobie zdejmę pancerz. Bo tego... Artro tu są, więc nie chcemy zniszczyć sobie pancerza, nie? Bez sensu. Wow, ile tego jest? A mogłem sobie drugiego tego wyciągnąć. I zaraziły mnie tym. Kurde, pół HP straciłem, ale jajca.
Dobra, i wyrzucę sobie drugiego, bo teraz tam na początku nie chciałem wyrzucać, bo tam była dziura taka ogromna i no byłaby szansa, że wpadłby mi na dół ten Sabertooth, więc weźmiemy sobie teraz, wyrzucimy tego gościa, bo tutaj już raczej mamy takie tunele na sam dół, no że nie będą mogły spaść nigdzie, nie? Nie będą mogły spaść nigdzie, także spoko, to sobie tutaj wyrzucimy i sobie to sprawdzimy szybciutko. No dobrze, i teraz ciekawe, czy pamiętam drogę. Chyba w prawo musimy iść. O! O, i teraz to kurde mocno bijemy przynajmniej, nie? O, nie gadaj, że ja tutaj nie przejdę. I szczerze, beznadziejne te jaskinie są. Ciekawe, czy wilkiem by się dało tutaj przejść. No całe szczęście mamy kapsułki, nie? Więc takie przejścia to nie są jakimś dużym problemem dla nas. Wow! A, dobra, to jest chyba ta dziura, którą widzieliśmy z daleka. Czemu on nie bije? Dobra, teraz bije. W sensie z daleka, no z góry tam, nie? Widzieliśmy tą dziurę i tutaj chyba artefaktu nie ma. Kurde, jak on skacze ten Sabertooth. Chyba, że jest tu gdzieś jakieś przejście po artefakt, ale wątpię. Co się dzieje? Co się dzieje z tym? Co? Bo co tu się kurde tworzy? On lata, czy co tu się dzieje, ej? Dobra, tutaj mamy drogę jeszcze. Gościu, żebyś ty mi tam nie wpadł, nie? Dobra, no i wpadł. Jest jakaś notatka. Nie wiem, czy jest sens brać tą notatkę, no ale... Szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę tu wracał, nie? Więc bierzemy notatkę, no i lecimy dalej, nie? Gdzieś tutaj powinien być artefakt już. Kurde, i ogromna ta jaskinia. Myślałem, że gdzieś tutaj niedługo będzie artefakt, a tu się ciągnie i ciągnie ta jaskinia. Niedobrze. O, tu chyba trzeba nurkować. Ja już chyba kojarzę tą jaskinię. Chociaż w sumie nie, czekajcie, chyba nie musimy tu nurkować, bo mamy grappling hooki. I o ile dobrze pamiętam, jest tutaj dziura i można się tam z grappling hookować i wsiąść artefakt. Bez nurkowania, tylko kurde, gdzie to może być, nie? Dobra, pomyślmy, czy to jest na pewno ta jaskinia, gdzie się można z grappling hookować. Tak to wygląda, ale kurde, no mam mało grappling hooków, mam tylko 4. Tam coś jest. Albo nie. A może tam trzeba wejść? Nie wiem, wydaje mi się, że to kurde gdzieś wyżej było. No tam powinienem przeskoczyć, czekajcie. Kurde, jak ja obity jestem. Weźmy kotleta, zjedzmy, ja pierciu. Napary lecznicze sobie muszę robić. Kurde, zrobiłem sobie ten garnek, a nie robię tych naparów leczniczych. Niedobrze, kurde. Zginiemy i będzie kaplica. I stracimy wyderkę i w ogóle. Dobra, no nic. Spróbuję tu przeskoczyć. I tu trzeba nurkować. Kurde, no nie pamiętam, no. Nie pamiętam, kurde. Gdzie to było? Wydaje mi się, że tutaj w miarę łatwo było w miarę łatwy był ten artefakt do zdobycia. Kurde, no przysiągłbym, że gdzieś tu można było się z grappling hookować, żeby artefakt zdobyć. No nic. W takim razie, no to szukam przejścia i jak znajdę artefakt, to zobaczymy, czy faktycznie... O kurde. Czy faktycznie można się tu gdzieś z grappling hookować po ten artefakt. No i kurde, mi zepsuł... Zapomniałem zdjąć i mi zepsuła przeklęta Artro! Przeklęte jaskinie. Tu gdzieś chyba notatka jest. Ale co ciekawe, nie widziałem żadnego zrzutu z zaopatrzeniem. Czy my nie powinniśmy mieć gdzieś tutaj zrzutu? No dobra, nie... ale się przestraszyłem. Nie pozostaje nam nic innego, słuchajcie, jak zanurkować. Ale jesteś wielki. Najgorsze jest tylko to, że zniszczył mi się ten sprzęt do nurkowania. Skąd te sarkozuchy się wzięły? Ja pierdziu. Ja pierdziu, ile pirani. Dobrze, że mamy kurde tego basilozaura przy sobie. No ale teraz kurde wyobraźcie sobie, co ja bym miał tutaj wziąć do tej jaskini, gdyby nie kapsułki. No chyba baryonyx, kaprosuchus, coś takiego co pływa i chodzi po powierzchni, nie? No jedynie kurde, no bo jak z tymi piraniami miałbym sobie w inny sposób poradzić? No baryonyx chyba byłby najlepszy. Teraz czekajcie, co jak polecimy tutaj? O, jest jakiś zrzucik. Shotgun, Megatherium Saddle Blueprint, legendarny, ej kurde! No dopiero co powiedziałem, nie jest szansa, że znajdziemy Megatherium, kurde, i znaleźliśmy. Ale jajca. 120 pancerza.
Kolego! Chodź tu! O nie! Umrę tu! Dobra, nie umarłem. Ale prawie. Czekajcie, bo według mapki, jak sprawdzałem, artefakt jest 73-61. I tu jest jakieś... jakaś dziura. O kurde. Ej, to by miało sens, nie? Tu może gdzieś ten artefakt jest? No nie, no już kurde jesteśmy tak naprawdę... O, jest artefakt! Oj, zaatakowałem żuczka niepotrzebnie. No dobra, nice, mamy to. Możemy stąd spadać. I chyba nawet nie musimy wodnego dinka wynosić, bo przecież mamy tu wszystko pozabijane. Zeskoczymy sobie tu i wychodzimy. Czyli miałem rację, gdzieś tu można było się z grappling hookować. Myślałem, że po tej stronie, ale jednak po drugiej stronie, więc spoko, mamy to. No i znaleźliśmy schemat przy okazji na siodełko Megaterium, więc super. Akurat takiego siodełka potrzebowałem, nie? No teraz musimy znaleźć jeszcze Rexa i Terizino najlepiej. Crashowało mi grę. Kurde, ej, mam nadzieję, że mi się zapisze to siodełko na Megaterium. Dobra, jaka jest szansa, że znowu będzie tam siodełko na Megaterium? Chyba powinno być, nie? No nie. Kurde, teraz nie ma w ogóle tego zrzutu. No sobie nie róbcie ze mnie jaj, no ja pierdzielę. Dobra, no nic, artefakt mam, no. Wygląda na to, kurde, że gra nie chce, żebym robił... bossy na wyższym poziomie trudności niż Gamma. Lecimy w takim razie, słuchajcie, na Wyspę Śmierci. Tam jest kolejna jaskinia, w której możemy znaleźć artefakt. Beznadzieja, tak mówiłem. A kurde, coś nie ma zrzutów. Tutaj powinny być zrzuty w tej jaskini. No i znalazłem jeden zrzut, kurde. Super lucik był. Skraszowało mi grę i później się już ten zrzucik nie pojawił. W ogóle dziwna sprawa, że ten zrzut zniknął, nie? Ten zrzut powinien być. Nawet po kraszu, nie? Bo ten zrzut tam powinien cały czas stać. Nie wiem, co to kurde się wydarzyło. No ale masakra, no kurde, siodełko mieliśmy takie super na Megaterium, byśmy zjedli mózgotrzep, kurde, dalibyśmy punkty w rzemiosło. Kurde, by nam wyszły takie siodełka by nam wyszły, że nawet bez problemu alfę byśmy zabili, kurde. No a tak to dupa, no. No tak to dupa, no. Ale alfy i tak nie chciałbym robić, no ale to jest mniejsza o to, mniejsza o to. No mieliśmy siodełko, kurde, chciałem siodełko, mieliśmy siodełko, no i nie mamy siodełka, nie? No ja jestem troszeczkę załamany, nie? Ja jestem troszeczkę załamany, kurde, bym powiedział. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No taka gra, kurde, taka gra. No ale kurde, dawno mi nie skarszowało gry, nie? Tak już od kilku dni jak gram, to mi nie skarszowało gry. I kurde, akurat w takim momencie, jak siodełko znalazłem, musiało mi skarszować grę. No mogłem zapisać, nie? Mogłem zapisać od razu, jak tylko siodełko podniosłem, kurde. Mogłem zapisać, nie? No jakoś mi to wyleciało z głowy. Ja pierdziu, ja będę przeżywał to siodełko, kurde, jeszcze przez najbliższych parę dni, nie? A, my nie możemy jej chować, no bo przecież ona ma ten przeklęty feromon, a przelatywałem nad bazą. A ja jej tutaj nie mogę zostawić. Ile ten feromon w moim efekcie? 7 godzin tylko. No i tak, no to teoretycznie 7 godzin to jest dużo, nie? Kurde, ale chyba polecę do bazy jednak się zrzucić jeszcze z tego. Dobra, bierzemy gościa. No i lecimy. Wydaje mi się w sumie, że mogę tutaj od razu wyrzucić kolejnego. O ile się nie mylę, nie ma tutaj jakichś dziur, w które mógłby wpaść, więc chyba możemy iść. I ta jaskinia jest dość duża, więc tutaj chyba się nie musimy przejmować, że się nigdzie nie zmieścimy. W sensie, że się gdzieś nie zmieścimy. Tylko pytanie, gdzie my tu kurde artefakt znajdziemy, nie? Ej, czekajcie, tutaj trzeba nurkować? O ja pierdziu, a byłem w bazie, nie? Mogłem sobie naprawić sprzęt do nurkowania. Okej, dobra, jednak może gdzieś wpaść, więc chowamy gościa. Który ma więcej HP? Samica ma więcej HP, dobra, pojedziemy na samicy.
Łe, gościu! O kurde, ile tego jest. Dobra, no nic, będziemy musieli się leczyć co jakiś czas, więc mięsko sobie musimy jak najbardziej zostawić, aczkolwiek kurde, te sabertuty mają bardzo, bardzo mało wagi. I tu trzeba takie dziury przeskakiwać, ale te dziury nie są jakieś niebezpieczne bardzo. Kurde, ale patrzcie, tam na dole jest artefakt. Dużo tam jest potworów. Ale jakby tak wyrzucić drugiego sabertuta, podleczyć go i zeskoczyć tam na dół? To się kurde może źle skończyć, nie? To by się mogło nawet bardzo źle skończyć, bym powiedział. Tylko musimy to dobrze zrobić, nie? Ja muszę zeskoczyć z dinozaura przy samej ziemi i szybko na niego wskoczyć, żeby mnie nie zeżarło i też kurde chyba gwizdnę im passive przynajmniej na początku, żeby mi nie uciekły, nie? Bo one mogą mi uciec, a wtedy będzie bieda, żeby ich dogonić, nie? Bo one są bardzo szybkie, jak zaczną biegać w kółko i bić się z tymi nietoperzami, to będzie bieda, nie? Dobra, mamy gościa podleczonego. Tego też troszeczkę możemy jeszcze podleczyć. Ta nie tylko. Czy ten gość za mną wskoczy, kurde, na dół? Powinien, nie? Ej, a jakbyśmy zeskoczyli tu na dół? Ej, to by mogło się udać, nie? Zeskoczę tu na dół. Może nawet nie będę musiał zeskakiwać z Dinka. Ten spadnie na dół, to wtedy skoczymy za nim. Ej, on też tu skoczył. Ale jajca. O, dobra, mój sabertuth spadł na dół. Pomóżmy mu. Nie, on tu zginie. A może jednak nie zginie, dobra. Uratowaliśmy mu życie. 400 HP mu zostało. Dobra, w takim razie chyba będziemy musieli wracać bez niego. Bo nie mam za bardzo go czym uleczyć. Najgorsze są tylko teraz te dziury. Bo wiecie, w dół jak się idzie, to spoko, fajnie przeskoczyć, łatwo przeskoczyć dziurę, nie? Ale w górę już troszeczkę gorzej może być. Jak ja mam to przeskoczyć, kurde? A, dobra. Dałem radę. Dobra, no ale plan w sumie się udało, nie? Zdobyć to. Kurde, no ile tych nietoperzy tu jest przeklętych? Ja myślałem, że ja już jestem przy wyjściu, ale nie, tu jeszcze kawał drogi, kurde, przede mną. Dobra, to się podleczę troszeczkę. Wow, jak się odbiłem od ściany, prawie spadłem na dół. Dobra, ale jesteśmy na miejscu. Tutaj trzeba nurkować. I o ile się nie mylę, to i nie było nic. Nic groźnego. Ja tu wcześniej wyciągałem wyciągałem basilozaura. Ale tutaj nie ma ani pirani, ani nic, więc możemy wyjść bez problemu. Kurde, mam bardzo mało HP. Ała! Rex na mnie nadepnął. Ciekawe, dlaczego on mnie nie zaatakował. No nieważne. Ale przez chwilę zbroja była obstrana, nie? Bo kurde, mam mało HP, jakby mnie taki Rexik zaatakował. Dobrze, że to był 10 level, bo w sumie to nie jakiś duży problem. Co my tu mamy? Rex Saddle Blueprint. O. Okej. No nie jest jakiś super siodło, ale zawsze lepsze, nie? Ile mam? 58 pancerza. Ej, w sumie spoko. W sumie spoko. Tego się nie spodziewałem. Tak, no to siodło na Megaterium było lepsze, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Dobra, lecimy. Teraz musimy całą mapę przelecieć. I tam jest gdzieś po drugiej stronie mapy wejście pod wodą do jaskini. Będziemy mogli wykorzystać Tuso i będziemy mogli wykorzystać Basilozaura. Chociaż raczej będziemy korzystać z Basilozaura, bo Tuso jest troszeczkę chyba za duże. Ale nie jestem pewny, która to jest jaskinia, bo jak to jest duża jaskinia podwodna, to możemy Tuso wykorzystać. Ale jeśli nie, no to będziemy musieli Basilozaura wykorzystać. Aczkolwiek, może to być jaskinia, w której są mozozaury i inne takie różne, więc może tam być ciężko. Jest jedna jaskinia, którą pamiętam z Ark Survival Evolved, po prostu się przepływało. Jak najszybciej się przepływało, nie walczyło się tam, bo tam było tyle mozozaurów, plezjozaurów i innego badziewia, że po prostu się nie dało tam walczyć. No chyba, że mieliśmy coś silnego, naprawdę jakiegoś potężnego basilozaura czy coś. Nie jestem pewny, która to jest dokładnie jaskinia.
Ale oczywiście sobie to wszystko sprawdzimy. Mam tylko nadzieję, że nie stracę naszego basilozaura ani Tuso. No bo mam tylko jednego, nie? Chciałem parkę oswajać, no ale to nie chce mi się jak na razie szukać tego. Więc no trochę taka lipa to jest, nie? Trochę taka lipa to jest. Naprawimy sobie tylko sprzęt do nurkowania, bo tam będziemy musieli na pewno nurkować. 3 godziny później. Jestem na miejscu, zakładamy sprzęt. Mam nadzieję, że nie będę musiał schodzić z dinozaura, żeby mi się ten sprzęt nie zniszczył. I teraz wejście do jaskini powinno być gdzieś tutaj. Mamy 12 000 HP, dajmy punkty w atak, żeby mocno bił. No szkoda, kurde, bo w sumie jakbym miał przywiązanie na basylozaurze, to byłoby zdecydowanie lepiej. Tu jest chyba wejście do jaskini. Już mnie elektroforusy przywitały, kurde. I to jest chyba ta jaskinia, o której myślałem, kurde. I teraz naprawdę nie jestem pewny, czy ja powinienem to przepłynąć, czy ja powinienem to wybijać tutaj. No to jeszcze... O kurde, ej, 190 level. 200 level. O kurde, ej, ja nie wiedziałem, że takie levele. Myślałem, że to kurde tak nie działa, nie będzie działać. Co my tu mamy? Hidden Boots, Freakary i Dunkleosteus Saddle. No są zrzuty, ale pewnie nie znajdziemy nic ciekawego. Kurde, ej, to ja myślałem, że w jaskiniach nie ma takich leveli dużych, nie? Gwizdnijmy mu pasyw. W razie czego, wiecie, jak będziemy jakiś zrzut zabierać, żeby mi nie uciekł przypadkiem. Jeszcze elektroforusy czy megalodony nie są jakimś dużym zagrożeniem. Najgorzej będzie, jak znajdziemy jakiegoś mozozaura na 300 poziomie. To będzie lipa już. Artefakt jest na 61-22. I gdzieś w tym kierunku musimy płynąć. Tu jest wyjście, ale z tego co wiem, to tutaj jest takie króciutkie wyjście i trzeba od razu nurkować będzie. No, tam po drugiej stronie trzeba zanurkować. Chciałbym sobie, kurde, wiecie, móc zapisać grę i w razie problemów wczytać sobie grę, ale tak się niestety nie da. Dobra, no nic, będziemy obserwować. Te mogą być tu jeszcze parzydełkowce. Nic nie widzę. Może bym sobie na czas eksploracji jaskini włączył obramówki. Oszukamy troszeczkę. To powiem tak, Tuso mogłoby mieć tutaj problem. Bo Tuso nie jest w 100% odporny na ten efekt od elektroforusów czy parzydełkowców. 290 level. Dużo tych węgorzy tu jest, kurde. Tam amonity, rybki i inne takie. No ale czemu one nie chcą się ze mną bić? Ja nie chcę tam podpływać, dopóki kurde ich nie wybiję, nie? Bo one będą mi przeszkadzały. Strasznie ich jest dużo. Póki co nie widzę mozozaurów ani nic takiego. No ej, zobaczcie, te skorpiony tutaj też mają 250. No. Ciekawe, kurde, w sumie, bo w żadnej innej jaskini nie miały takich poziomów, nie? Może, kurde, ja miałem po prostu szczęście, że takie dinozaury się nie porespiły w jaskiniach? Nie mam bladego pojęcia, ale kurde, no to zmienia tutaj teraz całkowicie postać rzeczy, nie? Bo wiecie, ja sobie oswoiłem, a tutaj jakiś 110 level, 120 level i myślę sobie, a do jaskini będzie git, no bo przecież 150 level to jest max. No ale jak 300 level max jest, no to jednak te dinozaury powinny być jak najmocniejsze, jakie to możliwe, nie? A ciężko, kurde, znaleźć dinozaura. Ciekawe, czy można te dinozaury oswoić. Szkoda, kurde, miałem ciastko, ale schowałem w bazie. Tak to byśmy wzięli i sprawdzili na tym ślimaczku, czy można, kurde, by było tego. Czy można by było oswoić takiego dziada. W sensie nie oswajałbym go, no bo to wiadomo, no tu cztery ciastka trzeba, nie? Ale sprawdzić, czy się da, nie? Bo wtedy, kurde, może by jakiegoś megalodona na 300 oswoić, albo coś takiego, nie? Nie wiem, czy sobie te moje sabertufy poradzą tutaj. Jest ten, żuk. Żuczek jest na 295. W sumie moglibyśmy mu spróbować dać spleśniałe mięso, nie? W ten sposób możemy też sprawdzić. O, albo temu gościowi damy. W ten sposób też można sprawdzić, czy dałoby się go oswoić, nie? Ja mam 37 czarnych pereł. O kurde. No nie, wygląda na to, że się nie da. Na
Na całe szczęście nie widzę tu jakoś bardzo dużo tych dinozaurów. Ale trzeba być mega ostrożnym. Jeśli nasz saber tu gdzieś poleci, to raczej nie ma co zbierać z niego. Tu pod wodą może być niebezpiecznie. Mam nadzieję, że ten artefakt nie jest pod wodą. Chociaż nie, wiecie co? On może być pod wodą. On może być pod wodą. Ale tam... Mam wrażenie, że się coś świeci. Może zrzucik jakiś jest. Też warto by było to sprawdzić może. Dobra, no ale tak czy siak, wydaje mi się, że to nie jest ta jaskinia, o której myślałem na początku, z tymi mozozaurami i tak dalej. Więc do tamtej jaskini prawdopodobnie jeszcze będziemy musieli iść, żeby zdobyć artefakty na smoka. No i mi kurde zatruł. Ale na całe szczęście mamy te napary. Dobra, kurde, żadnego zrzutu tu nie ma. Myślałem, że tutaj coś świeci, wiecie, jakiś zrzut albo coś, ale nie. Dupa zić. Dobra, to nic, idziemy na dół. Tam sobie wyrzucę basilozaura na spokojnie. No i spróbujemy znaleźć ten artefakt. On gdzieś na środku tam powinien być. Raczej nie będzie problemu ze znalezieniem go. A, i tu jest artefakt, zobaczcie. Tak się rozglądam, patrzę, kurde, gdzie ten artefakt może być, a ja stoję na nim. Ej, kurde, jak ja mam mało... Co mnie zabiło? Utopiłem się, zapomniałem sprzęt do nurkowania. Bo go zdjąłem faktycznie, o ja pierdziu. No i się utopiłem. Taka sytuacja, dobra, weźmy sobie to. No i biorę argenty, tam powybijane jest raczej wszystko. Chociaż czekajcie, coś do pływania może jeszcze, nie? A raczej nie powinno się tam nic porespić. Coś do pływania, to albo Baryonyx. Może nawet Ichthyosaurus mógłby być. Weźmiemy Baryonyxa. I co? No i lecimy, kurde. 3 godziny później. Gdzie są moje zwłoki? A, tu leżą. Nie, to nie są moje zwłoki. Ej, patrzcie, zwłoki mi tam na górę pokazuje. Co? No nieźle, patrzcie, kurde. Musiałem cheaty wpisać, żeby znaleźć te zwłoki. Jakim cudem ja zginąłem w takim miejscu? Niech mi ktoś wytłumaczy. Wow, co to jest? To są pewnie źródła światła w tym... w jaskini. Niech mi ktoś, kurde, wytłumaczy, jakim cudem ja tutaj wpadłem. I zobaczcie, tu nawet moja wyderka jest. Jak to się, kurde, mogło stać? No dobrze, że gramy na singlu, nie? I jakby to mamy dostęp do tych komend. No bo kurde, inaczej bym nie odzyskał lutu. I co? I wszystkie dinozaury by przepadły, wszystko by przepadło, kurde. I czyja by to była wina? No moja, bo nie założyłem sprzętu do nurkowania, ale... No co? Ja jednak powinienem tu leżeć, nie? I kurde, podniosłem artefakt, zapomniałem sobie zdjęcie do miniaturki zrobić, no. I tak to właśnie jest. W ogóle tu jak szedłem teraz, to zobaczcie, my nie musieliśmy tam górą przepływać, tylko tu jest jeszcze przejście. No i można było sobie tutaj od razu wpłynąć po artefakt. Ej, kurde, ja mogłem tak od razu zrobić, bo stwierdziłem, a spróbuję wyjść z gry i wejść do gry ponownie. Zobaczcie, artefakt się zrespił. Mogłem tak w każdej jaskini zrobić i mieć podwójne artefakty. Kurde, czemu ja o tym nie pomyślałem wcześniej? No dobra, teraz co? Wyderkę musimy otworzyć. Wsadzić do niej artefakt. No i możemy wziąć kolejny. Super. Dobra. No jedyny problem w dzisiejszym odcinku, jak się pojawił, to no niestety, no ten crash, nie? Szkoda tego siodełka, kurde, bo to siodełko naprawdę by się nam przydało. Wielka szkoda, kurde. No teraz, szczerze mówiąc, wątpię, żeby były jakiekolwiek szanse, że znajdę podobne siodło na Megaterium. No mamy siodełko na Rexa, więc też nie jest jakoś bardzo źle. Tragedii nie ma.
Aczkolwiek no to siodełko na Rexa, no nie oszukujmy się, nie jest jakiś super. 3 godziny później. No dobrze. Jesteśmy z powrotem w bazie, mam 3 artefakty na brudmaderkę, 3 artefakty na megapitka. No i no nie pozostaje mi nic innego jak rozmnażać dalej dinki. Rexy w sumie może byśmy nawet mieli już 20 rexów. Z megaterium jest troszeczkę większy problem. No szkoda tego siodełka. Wielka szkoda bym powiedział nawet. No ale co zrobisz jak nic nie zrobisz? No raz się przegrywa, raz się przegrywa. Mamy artefakty, może w następnym odcineczku... No właśnie kurde nie wiem, czy coś oswoić, czy lecieć po artefakty, już bić te bossy, żeby to już było z głowy. Fajnie by było jakiegoś karchę znaleźć, jakiegoś gigełka może. Karcha byłby lepszy moim zdaniem, ale gigełek też by mógł być. Wpisywaliśmy niedawno komendę na zabicie dzikich linków, więc w sumie mógłbym się rozejrzeć w górach za karchą lub... gigełkiem, więc w sumie kto wie, może byśmy spróbowali oswoić sobie karchę lub gigełka. Na pewno ryniognatę jeszcze będę musiał po bagnach polatać, poszukać ryniognatę sobie oswoić. To by na pewno nam też co nieco pomogło. No ale słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek, to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.